święta, bez pierworodnej, z matki poczęta, módl się za nami. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Gromadzimy się przy ołtarzu Jezusa, by zacząć dzisiaj z Nim nowy dzień i godziny naszego powrotu do Ojczyzny. Chcemy także Jego miłosierdziu przez Matkę Bożą z Fatimy polecać wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze intencje, o które prosiliście kilka dni temu. Dlatego też w chwili ciszy jeszcze raz w swoich sercach te intencje Bogu przedstawmy. Pamiętajmy też, że dzisiaj w Polsce obchodzimy wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny, jej 110. rocznicę śmierci. Także przez jej stawnictwo prosimy Boga w tych naszych intencjach, a także o szczęśliwy powrót. Przeprosimy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemią nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem zstępując z nieba od Boga, przestronne jak oblubienica zgobna w klejnoki dla swego męża i usłyszałem donośnym głosem mówiąc od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni krugu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego, tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, Córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego,
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Kościoła świętego. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostry matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, to syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I o tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę swego Syna, za naszą Matkę, za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi, w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzenia Królestwa Chrystusowego. Ciebie prosimy. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości i kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze do życia ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych, za nasze rodziny, aby za wstawiennictwem Maryi, poszukujących Chrystusa, odnaleźli Go grzesznicy, nawrócili się, a my wszyscy, abyśmy z entuzjazmem głosili Ewangelię. Ciebie prosimy. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu, za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błaganie i przymnóż nam wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do Ciebie, Matko Szafara, Twojej chwały niebieski tron, daleko spędzę wszechświata, bardziej praselskich tutaj przyniesie dla życia.
ulicy przed Tobą sercem skruszonym naszą wiarę. Dośnij, Panie Boże, aby się Tobie podobało. Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Marii Panny rozważali Twoje słowa i zachowali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła ze swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obecnego Ducha Świętego, łączyła swoje błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna,
Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjść naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, Twoje i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, na wiarę swego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ciało i krew Pana naszego Jezusa, za którą łączymy Cię przyjmować. Niech przyjdzie ciało i krew Pan Jezusa, za którą łączymy Cię przyjmować. Niech przyjdzie ciało oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Pan Jezus już się zbliża.
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęłeś mi zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty za zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wszystkie dewocjonalia, wszystkie pamiątki poświęcę w autokarze, także nie martwcie się, tam już sobie poradzimy po drodze. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jak szczęśliwa Polska cała.